Witam w kolejnym filmiku. Tym razem również nagrywam dwa krótkie filmiki, żeby coś porównać. Dlatego wybrałam też i dwa krótkie tematy. To będą tematy związane z tanimi perełkami zapachowymi. Są to zapachy, które obiecałam właśnie przedstawić. Wczoraj nagrałam dwa filmiki w tych najwyższych jakościach i one się ogólnie jakimś cudem przesłały przez noc i prawdopodobnie zaraz je wstawię. Nagrane zostały właśnie tym 1080, 60p i 30p dla porównania i nie wiem, co robi YouTube. Po przesłaniu filmiku on pokazuje go jako jakość 720. I tak jak sprawdzałam filmiki innych osób, też pokazuje je wszystkie jako 720. Ale jak sprawdzałam na komputerze, jakoś jest identyczne to, co przesłałam. Czyli nie wiem, na czym to polega, czy on jakoś to tak określa. Ciężko mi jest powiedzieć, dlatego właśnie próbuję dzisiaj nagrać tym 720. Bo może po prostu nie ma sensu nagrywać tym 1080. I wybrałam na pierwszy odcinek, żeby już nie przedłużyć właśnie ogólnie zasadniczo w najbliższym czasie, zasadniczo tak, docelowo będą filmiki już kompletnie bez rozwałkowywania tematów, ponieważ nagrywając aparatem i to ma swoją, jak się mówi, pojemność, niepojemność. No, chodzi mi o to, że to ileś waży, to potem się ileś przesyła, więc muszę to po prostu jakoś tak skrócić i się trzymać ściśle, stricte tematu. Ten filmik nagrywam tym 720-30p, drugi nagram tym 720 wyższym 60p, zobaczymy. W tym filmiku chciałam przedstawić dwie niesamowite, tanie perełki zapachowe. Są to zapachy z nutą cynamonu. To nie zawsze jest tak, że w tych zapachach, w nutach zapachowych jest cynamon. W jednym jest owszem cynamon, w drugim zapachu nie ma cynamonu, ale jest ewidentnie efekt cynamonowości. I zapachy, które właśnie chcę przedstawić, to są te. Próbuję je trochę zbliżyć. To jest marka taka, no, mniej znana, Compagnia della Indie. To jest taka seria podróżnicza i zapach się nazywa Canela della Sri Lanka. A drugi zapach to jest również marka raczej średnio, ale coś ogarnąć nie mogę tego, raczej średnio dostępna. Ja ją zakupiłam, ten zapach zakupiłam akurat na Glamour. Myślę, że nadal są dostępne te zapachy. To jest zapach Orla Kili, pisze się Kieli, woda perfumowana. Kiedyś robiłam filmik o tej serii podróżniczej, między innymi też wspominałam o tym cynamonie. Podlinkuję w opisie właśnie filmik z tą serią. Jeżeli chodzi o ten zapach, jego tylko chyba przedstawiłam w serii kolekcji perfumowej, w którejś z części. Typowo raczej nie było filmiku o tym zapachu. Patrzę, żeby też pokazać, jak wygląda flakon. On ma taki ceglasto-pomarańczowy korek i jest taki kryształowo, taki trochę rzeźbiony. Seria podróżnicza, one są wszystkie takie same flakoniki, tylko mają różną szatę graficzną. Ja miałam, poznałam cztery zapachy, tam właśnie przedstawiałam róże Rosa di Petra, przedstawiałam Indaco di Persiam z jaśminem, przedstawiałam również właśnie kanel czy cynamonowiec oraz korallo, taki owocowo-kokosowy zapach. Tak, ten pogląd trochę jest to dla mnie przekleństwo. Po prostu nie będzie wam patrzeć, jestem tak rozkojarzona przez to wszystko. Mam nadzieję, że jakoś szybko to przestanie mi tak lekko ciążyć. I tak, jeżeli chodzi o zapach Canela della Sri Lanka, to ten zapach ma w sobie cynamon. Ma w sobie również nuty egzotycznych drzew i ten zapach jest faktycznie cynamonowo-drzewno-słodki. Tutaj mamy wydanie cynamonu ewidentnie na słodko. On nie jest taki dosyć wiercący w nosie, jak to na przykład w niektórym chyba w Cinnamon Bark albo w Cinnamon Bun, już nie pamiętam, z Demeter. Dosyć podobnie, taki dosyć ostry jest Omnia Profumo Bronzo. Natomiast tutaj mamy taki miękki, taki właśnie przyjemny, słodkawy, taki wręcz mleczno-drzewny cynamon. I ten zapach mógłby być idealnym zapachem cynamonowym, ale ma jeden niestety poważny zarzut, jedną poważną wadę. Jest tragicznie nietrwały. No i to jest po prostu zarzut, a ogólnie zapach jest sam w sobie świetny. Można te zapachy trafić w naprawdę świetnych cenach. I on ma w sobie taką faktycznie nutę drzewną, ale taką słodko-drzewną, taką trochę owocowo-drzewną, co faktycznie skłania nas ku takim właśnie myśleniu, że to jest taki właśnie egzotyczno-drzewno-cynamonowy zapach. Świetny, myślę, że i tak warto zakupić pomimo kiepskiej trwałości. Drugi zapach, czyli Orla Kili. Powiem tak, ten zapach również jest niesamowicie przepięknym cynamonowcem, gdzie w nutach nie ma cynamonu. Przede wszystkim po psiknięciu uderza nas taka nuta
herbaciano, bergamotkowo, brzoskwiniowa. I te nuty głowy idealnie są oddane. On jest taki rześki, herbaciany, czy ta bergamotka, taki cytrusowo-herbaciany wydźwięk. Słodycz, brzoskwinia, ale taka naturalna, nie taka syntetyczna, jak to często bywa. I bardzo szybko dochodzą nuty kwiatowe, róże, takie właśnie ogólnie nuty kwiatowe i bardzo dobrze jest wyczuwalne w tym zapachu osmantus, co nie jest tak bardzo charakterystyczne, bo przeważnie zapachy z nutą osmantusu zdominowują osmantus i rzadko kiedy ten osmantus faktycznie jest wyczuwalny, a tutaj naprawdę jest. Tak. I co jeszcze chciałam powiedzieć, no podstawowym zarzutem tego zapachu również jest niestety, no, fenomenalnie niska trwałość, on po prostu latuje momentalnie i to jest znowu zarzut, a sam zapach w sobie jest po prostu przecudowny. Jest niesamowicie taki właśnie rześki, kwiatowo, owocowo, herbaciany i ta nuta cynamonu. Nie wiem z czego ona wynika, jakieś składniki muszą dawać taki efekt, ale autentycznie czuć w tym zapachu cynamon, nie tylko ja go czułam i to tak fajnie współgra właśnie ta kwiatowość, owocowość i ta właśnie cynamonowość. Tylko mówię, kiepska trwałość, tak jak nie wiem czy podawałam ceny, ta kompania de la Indie można trafić gdzieś na poziomie 20 paru złotych za, to są chyba 100 ml buteleczki. Natomiast Orla Kili, ja nie pamiętam za ile dokładnie kupiłam, ale też spokojnie poniżej 100 zł można utrafić. I myślę, że pomimo tej no, kompletnie kiepskiej trwałości myślę, że warto, no po prostu są to zapachy do ciągłego dopsikiwania, ale niesamowicie piękne emocje dostarczają. Tak, jak już się tak nagrałam, to jeszcze posprawdzam, się trochę poprzybliżam. Muszę po prostu porównać potem jakość tych filmików, czy to faktycznie jest sens nagrywać tym 1080. Gdyż sprawdzam po rzeczach na twarzy, czy to też widać. No, nie wiem, w każdym razie dajcie znać, będą 4 filmiki. Czy faktycznie jest jakaś zauważalna różnica? Na pewno na poziomie, nie wiem, telefonu czy tableta to w ogóle nic nie widać, bo tam nawet filmiki moje z telefonu wyglądają ok. Na poziomie komputera to już się zaczynają różnice. No ale mówię, może nie będą aż takie znaczące, może w ogóle ich nie będzie. Poza tym mówię, YouTube i tak to wstawia jako 720, nie wiem na jaki, dlaczego. I tak jak pytałam niektórych osób, że nagrywają tym 1080, a i tak jak sprawdzam jakość ich filmików, to jest właśnie w ten sposób, nie wiem, może to, ale nie, no, sprawdzałam też na komputerze, no nie wiem, szczerze mówiąc. To tyle, zapraszam na drugi film.